Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym holu zakupowym z wyprzedaży. Pokażę Wam dwie pary butów, trochę ciuchów z H&M-u, z Orseja, będzie jeden Lidl oraz Rizert, więc jeśli jesteście ciekawi, co konkretnie udało mi się na chwilę obecną upolować, to zostańcie oczywiście ze mną dalej. Rozpocznę może od tej jednej rzeczy z Lidla, którą właśnie kupiłam na promocji ostatnio i ostatnio też wrzucałam Wam stylizację już na Instagrama właśnie z tymi spodniami i to są takie haremki, nie wiem jak fason tych spodni się nazywa, ale one były niedawno właśnie na... w ofercie, tak? I kosztowały 30 zł, a ja poszłam chyba tydzień czy dwa tygodnie później do Lidla i były właśnie w takim promocyjnym koszu, że tak powiem, i kosztowały 22 zł. Był mój rozmiar, więc stwierdziłam, że to jest przeznaczenie i że muszę je ze sobą zabrać. I one oczywiście mają wąską nogawkę i są z takiego leciutkiego, przewiewnego materiału, a jeśli chodzi o wzór, to taki, nawet nie wiem jak to określić, bo to nie jest panterka, ale takie właśnie maziaje, że tak powiem, biało-brązowo-czarne, więc bardzo fajnie się w nich czuję i cieszę się, że dorwałam je za 20 zł, bo normalnie tego typu spodnie w sieciówkach kosztują dużo, dużo więcej. Teraz przejdę do tej jednej rzeczy z Rizerda. Weszłam ostatnio, ponieważ spodobał mi się jeden kombinezon, który jest w chwili obecnej w regularnej ofercie, ale przymierzyłam go, stwierdziłam, że mnie pogrubia, a na wieszaku takim, o powiedzmy, promocyjnym była ta oto narzutka. Jest to szara, taka z dresowego, bardzo grubego materiału narzutka, która kosztowała wcześniej 80 zł, a ja ją kupiłam za 40 zł i jest to fason, który ja bardzo lubię, czyli bez żadnych guziczków i tym podobnych rzeczy, tylko po prostu tutaj mamy taki lejący się materiał, jest w rozmiarze M i tak naprawdę taka narzutka plus czarny top i jakieś rurki równa się stylizacja idealna dla mnie, więc stwierdziłam, że ją wezmę, ponieważ mogę ją zarzucić zarówno do eleganckiej jakiejś stylizacji, jak i do sportowej, więc stwierdziłam, że również muszę ją ze sobą zabrać. Teraz przejdę do wyprzedaży z H&M-u i pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, będzie to kombinezon, który dorwałam za 20 zł i do H&M-u w ogóle weszłam po to, aby znaleźć jakiś fajny kombinezon na wyjazd do Warszawy, ale niestety nie udało mi się i tutaj na wieszakach promocyjnych był ten oto kombinezon z takiego, wiecie, materiału a la bawełna, że tak powiem, niebieski w kwiatki i on jest z krótkimi portkami, więc tutaj stwierdziłam, że jak za 20 zł, on normalnie kosztował 60, będzie fajny do latania po domu. Ja jestem ostatnio wielką fanką kombinezonów i w momencie, kiedy byłam w Warszawie, co druga dziewczyna tak naprawdę śmigała po mieście w kombinezonie, więc to chyba faktycznie jest hit tego lata, że tak powiem. A ten jest w fasonie idealnym dla mnie. Również rzucałam Wam zdjęcie mnie w nim na Instagram, więc zapraszam Was serdecznie, jeśli chcecie być na bieżąco. Drugą rzeczą, którą dorwałam w dosyć takim pokaźnym rozmiarze, ale fason tej bluzki jest na tyle, powiedzmy, uniwersalny, że mimo tego, że jest to rozmiar 46, to jakoś bardzo duża nie jest, więc zdecydowałam się na taką bluzkę. Dziewczyny na Instagramie stwierdziły, że dodaje mi 10 kg, ale ja się w niej fajnie czuję. Kosztowała 30 zł, przeceniona z 80 i to jest taka bluzeczka oczywiście w szpic. I co jest w niej takiego dosyć istotnego, to to, że ma tutaj taką założoną fałdkę. Nie jest to bombka, nie ma gumki na całej tutaj powierzchni na dole, tylko właśnie tutaj jest taka podwinięta, z tyłu jest taka luźna, dopasowana i również wytaliowana, delikatna, lekka,
brzuszek zakrywa, więc jak dla mnie bomba, za 30 zł również się na nią zdecydowałam. Teraz dwie rzeczy z Orseja. Tak się składa, że jeśli jesteście zapisane do newslettera właśnie z Orseja, to dostajecie na swoje urodziny bon na 20 zł na zakupy. Ja takowe otrzymałam i stwierdziłam, że jak najszybciej muszę go wykorzystać, bo jakby nie patrzeć, już w lipcu są dosyć potężne wyprzedaże i kupiłam sobie dwie rzeczy. Jedna kosztowała 30, druga 40. Tak, więc minus 20 zł, więc za te dwie rzeczy zapłaciłam 50 zł i pierwszą z nich jest biała bluzka. Takowej akurat mi brakowało w szafie. Ona ma tutaj takie złote aplikacje, jest wycięta tutaj właśnie w serek. Można ją dosyć mocno rozpiąć jeszcze, ponieważ dotąd ma takie rozcięcie. Rękawek na 3/4. I oczywiście przepraszam Was, że jest pomięta, ale była w reklamówce i wrzuciłam ją jakoś tak do szafy niedbale. I tutaj ma oczywiście gumeczkę na dole, więc fason idealny dla mnie, do jakichś czarnych rurek, elegancka stylizacja, super sprawa, za 30 zł, przeceniona ze 100 zł, więc fajna sprawa. I drugą rzeczą, na którą się również zdecydowałam, będą to leginsy, spodnie właśnie przecenione na 40 zł, również ze 100. I są to takie jakby jeginsy. Nie pamiętam, jak się nazywają te spodnie, które noszą... Jest to taki fason leginsowaty, z dosyć szeroką tutaj gumą w pasie, więc mogę je sobie dosyć mocno zarzucić na biodra, przez co brzuch się automatycznie spłaszcza. Są oczywiście w kolorze czarnym i tutaj z boku na nogawce mają taką wstawkę, jak widzicie, skórzaną. Ten materiał nie powinien się zmechacić, mam nadzieję, po praniu, więc fajnie razem wyglądały właśnie te leginso, jeginsy i tak dalej z tą białą bluzeczką. Tutaj nie zauważyłam, że się troszeczkę guma tutaj naruszyła, ale mam nadzieję, że będą mi jeszcze dosyć długo służyć, więc z Orseja takie właśnie jeszcze spodzielne sobie wynalazłam. A teraz dwie pary butów. Wszystkie fanki butów zapraszamy na tą część i pierwszą z nich, obie będą pary z CCC, ponieważ lubię buty z CCC, tam zazwyczaj dorwę jakąś fajną promocję i tak dalej, i te kupiłam z myślą o wycieczce do Warszawy i one były przecenione, jak widzicie, tylko 30%, z 60 zł na złotych 42 i je mogliście zobaczyć w ostatnim stroju dnia. Są to takie sandałki z tutaj taką aplikacją trójkątną, że tak powiem. One nie są na żaden zameczek, tylko mają tutaj gumkę, przez co łatwo się wsuwają. Są bardzo wygodne, choć do jazdy samochodem się nie nadają kompletnie, bo już próbowałam i niestety nie są zbyt wygodne, ale bardzo fajnie wyglądają na stopie, więc tutaj stwierdziłam, że mimo tego, że nie są jakoś super przecenione, no to tak bardzo mi się podobają, że się na nie zdecyduję. Zaś druga para jest już przeceniona na minus 70% i zapłaciłam za nią 27 zł ze złotych 90. I tak prezentuje się pudełeczko. A buciki w środku, jeszcze ich tak naprawdę nie nakładałam. Są to brązowe sandałki a la rzymianki, które są dosyć takie specyficzne. Bez japonek, już tylko klasyczne sandałki ze złotymi aplikacjami, z zapięciem tutaj napięcie. I tutaj na kostce mamy taki złoty łańcuszek, który robi robotę, dodatkowo jest taką biżuterią i tak dalej. Więc również stwierdziłam, że za 27 zł kawał fajnego, fajnie wyglądającego sandałka również się przyda, więc to by było tyle, jeśli chodzi o moje łupy, zakupy i tak dalej.
mam zamiar jeszcze, że tak powiem, pobuszować jeszcze chociażby w Rizerdzie, ponieważ widziałam tam wiele ciuchów w super cenach i które bardzo mi się podobały, więc być może za jakiś czas pod koniec tych wyprzedaży jeszcze sobie poszaleję tam, ale na chwilę obecną tyle chciałabym Wam pokazać. Dajcie znać, co Wy upolowaliście i na co warto zwrócić uwagę z Waszej perspektywy, jeśli chodzi o ciuchy i inne tego typu sprawy wyprzedażowe, więc z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa!